Dziś przygotowujemy do wysyłki zestaw EFA Xesar. Jest to system kontroli austriackiej firmy EFA. Klient chciałby zacząć budowę swojego systemu od wkładki elektronicznej. Jest to modułowa wkładka elektroniczna. System modułowy, czyli łączenie dwóch połówek wkładki na odpowiednią długość za pomocą łącznika wkładki. Tutaj są elementy przedłużeń. Z tej strony jest montowana gałka elektroniczna, bardzo fajnych rozmiarów, bardzo estetycznie to wygląda. Nie będziemy teraz tego nakręcać, ponieważ pozostaje to w gestii klienta. Mamy 6 pinów zasilających wkładkę. Od wewnętrznej strony będzie pokrętło w tej gałce. Tutaj po prostu nakładany jest taki pin wciskany na sprężynce. Jest bardzo wygodne rozwiązanie. Baterie w zestawie. Wyjdą z podła. Protestują bardzo. Widzicie? O, już nie protestują. Dobra, czyli baterie CR2. Dwie sztuki, które instalujemy we wkładce, odkręcając tutaj trzy śruby. Cała instrukcja montażu to jest kilka stron obrazkowych. Bardzo łatwo, bardzo szybko i prosto się montuje całą wkładkę elektroniczną. Do montażu wkładki elektronicznej potrzebny jest specjalny taki tool, czyli narzędzie, które należy założyć na wkładkę. Dobra. I tu jeszcze jest taka forma elementu uszczelniającego. Wkłada się go tutaj pod głowicę. Przed wysyłką oczywiście sprawdzamy zawsze, czy wszystkie elementy w pudełku są, dlatego wszystko tutaj otwieramy. Czyli wkładka elektroniczna jest. Programowanie wkładki elektronicznej Xesar odbywa się za pomocą tabletu elektronicznego. Tu jest zestaw przewodów do podłączenia tabletu do wkładki elektronicznej. Samego tabletu nie będziemy otwierać, jest on tutaj ładnie pozaklejany. Tablet można oczywiście wykorzystać później do innych celów jeszcze. Czyli mamy tablet do zaprogramowania systemu. Mamy wkładkę elektroniczną. Wkładka elektroniczna otwierana będzie za pomocą breloków. Bardzo fajny, wygodny, estetyczny i co bardzo ważne, wykonany są w takim systemie kodowania, który naprawdę jest bardzo, bardzo trudny do zeskanowania jakimiś urządzeniami, więc bezpieczeństwo jest bardzo dobre. No i tutaj jest
urządzenie, które wpinamy po porcie USB do komputera i za pomocą tego urządzenia programujemy. Tutaj jest slot do włożenia karty administratora. Bez tej karty administratora nie ma praktycznie możliwości wykonania jakichkolwiek operacji programowania. Tutaj, czyli klient musi tego bardzo pilnować, żeby przypadkiem nie zginął. Tu mamy stację kodującą i zestawię kartę administratora. No i ponieważ za system niczego, tutaj jest ten specjalny, to specjalne narzędzie, klucz, i ponieważ klient nie płaci za system, do programowania, znaczy tak, za system na komputerze, to mamy coś, co się nazywa taki kredytem. W tym przypadku jest to KeyCredits 50, czyli 50 osobom możemy nadać dostępy do danego systemu. Polega to na tym, że tu się odrywa tą plastikową kartę, po drugiej stronie jest zdrapka, zdrapujemy, wprowadzamy rząd cyfr w systemie. No i już możemy programować dostępy. Te karty KeyCredits działają w systemie Xesar, jak również w systemie EFA, ERKI. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani systemami kontroli dostępu austriackiej firmy EFA, które są naprawdę bardzo dobre, bardzo bezpieczne, funkcjonalne, ale co bardzo ważne, w zasadzie bezawaryjne, montujemy je od bardzo długiego czasu, systemy ERKI, zwłaszcza systemy ERKI Xesar, zapraszamy na naszą stronę Altum Polska, tam można dowiedzieć się więcej o produktach. Można umówić się również na prezentację takiego systemu. Bardzo dziękuję.